Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną odsłonę Speedruna 2.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy, swoje plany. No i jedziemy z tematem. Dziękuję z góry za łapki, za komentarze. To jest ważne dla twórców, aby się pozycjonowały filmy. No już widzimy, że ranking 2000, więc tutaj będzie, myślę, że niezła gra. No dobra, jest E4, gramy C5, posunięcie F4. Po takim posunięciu dobrze jest zagrać ruch D5, czyli odpowiedzieć od razu w centrum i wyjaśnić sprawę właśnie. Bo jakby przeciwnik wybił, to ja bym wybił hetmanem i nawet jakby skoczek mnie zaatakował, to miałbym tu chyba takiego szacha na E6. Ewentualnie można po prostu odejść hetmanem i grać sobie w szachy dalej. To mi się podoba, bo tutaj sobie wyprowadzę skoczka. E5 jest ok. Czarnej mi, znaczy bardziej mi się to podoba, dlatego że teraz właśnie wyprowadzą sobie gońca. Jak tego gońca wymienię za tego skoczka, to będzie układ w porządku. Okej. Goniec B5. Zastanawiam się, czy wieża C8, żeby nie żeby go to, żeby obronić. Tak, wieża C8 się przyda. Niech już będzie taki ruch. To już zawsze figura w grze. Skoczek A3. To ciekawe, tędy będzie chciał pewnie przejść. Tutaj myślę, że trzeba zagrać ruch E6 koniecznie. Raz, że troszeczkę no, w centrum wzmacniamy, a dwa, że goniec już musi grać. Dobra, po wymianie bije to sobie wieżą spokojnie. Kompletnie się nie boję wejścia skoczkiem, bo to nic tak naprawdę nie da wielkiego. I tutaj chyba sobie zagramy skoczek E7, żeby przejść na F5. Po ruchu H3, tak sobie teraz zagramy, po ruchu H3 wybijam, a potem gram sobie ruch H5 i układ H5 z tym skoczkiem F5 będzie kapitalny. Posunięcie C4, o, bardzo mnie to zaskoczyło w sumie. Powiem szczerze, dziwne posunięcie raczej. Mogę przepchać i tu się zasadzić na E3, ale zawsze broni goniec. Nie chcę tego zrobić, bo ten goniec póki co jest nieaktywny. Z drugiej strony patrzę też takie posunięcie i to jest chyba dobry ruch, dlatego że tu będę naciskał skoczkę, jak wybije, to on wybije pionkiem, będzie bardzo osłabiony. Tak zrobimy. Nie mam jeszcze roszady, ale tak od razu zrobimy. Nie ma szacha tutaj, to jest ważne, wieża fajnie obroniła, zawsze można też A6 zagrać, w razie jakby tu pionek był atakowany. Znaczy, jak zagra hetman A4 w tej sytuacji, to po prostu zbije tu, a zastanawiam się, czy skoczkiem, czy gońcem. Do zastanowienia się trochę dłuższego. Teraz już wiem, że chyba muszę to zbić skoczkiem, potem zagrać gońcem. Goniec zawsze tu będzie sobie dobrze działał i zagramy sobie pionkiem. Może coś w tym rodzaju. Choć on jeszcze może wpaść w pułapkę, bo jak zbiję tu i zagram gońcem, on odejdzie wieżą, to będę mógł zbić pionka, bo hetman będzie niebroniony. Więc gońcem nie, jeszcze się zastanawiam, czy gońcem, czy to nie zagrać. Nie, tutaj trzeba skoczkiem wybić, trzeba jednak skoczkiem. Ten skoczek będzie tu słabszy. Odbije pionkiem i zobaczymy, gdzie się zachowa wieża, znaczy gdzie zagra. No właśnie, tak też sądziłem, że zagra za szybko. Pytanie, czy tak można zbić, bo jeszcze chodzi o to, że on może tutaj wieżą zagrać. Ja odbiję, on zbije wieżą i będę musiał odejść hetmanem. Na przykład tu, potem szybko tu. To wszystko będzie działało, dobra. Gramy w ten sposób. Jedno jest pewne, przeciwnik został w debiucie ograny totalnie jak dziecko. Znaczy inaczej, on się sam ograł. To nie jest moja zasługa, że jakieś wykonywałem genialne posunięcia, bo nie, tylko po prostu normalne posunięcia. On się troszeczkę tutaj powysypywał. Dziwne tutaj podejście, no ale widocznie tak. Tak chciał, tak mógł, tak zagrał. Bicie skoczek i goniec. Goniec E3. Inaczej zrobimy. Inaczej zrobimy, bo jeszcze tak chciałem zagrać. A nie, dobra, zagramy gońcem. Inaczej, zagramy gońcem. Dlatego, żeby zrobić roszadę. Żeby król już był bezpieczny. Dobra, ten ruch jest jak najbardziej możliwy. Tutaj się zawsze wybije w razie czego. Dobra, to się wszystko zgadza. Teraz jak już mam zrobioną roszadę, to jestem już tutaj spokojny, bezpieczny. Wymienić hetmanów nie chcę. Na razie zbijam sobie po prostu tu. Jak wybija, to wybija. Wieża wchodzi na D5. Jest pionek więcej. Z tego się bardzo cieszymy. Tutaj są zdwojone pionki. One są słabe. Bardzo łatwo będzie to wykorzystać teraz grając na przykład takie posunięcie. Goniec będzie mógł wejść na D3. O! I tak też zrobimy za chwilę. Znaczy, ja nie muszę też gońcem wchodzić. Tam D3 tutaj wybijam.
mogę też odejść hetmanem, bo chodzi o to, że jak on zagra wieżą, to zawsze mogę odejść hetmanem, nie muszę grać gońcem. Teraz w tym wypadku chyba też tutaj. Tak, to działa dobrze. Dynamicznie to wygląda. Aha, po wybiciu tutaj i skoczek E3. Chwila, bo jeszcze mogę zbić pionkiem, też jest taka opcja, ale nie, skoczek wejdzie tutaj. No dobra, zbijam hetmanem, on wejdzie skoczkiem, to ja sobie zagram tu. Nie chcę dojść do wieżówki. Może tak po prostu, on wybije, ja wybiję, on jakieś tam będzie miał, a właśnie będzie miał jakieś takie konterki małe. Może tak zagrać, ale nie, chwila, tu. Tu, on tak, to ja tak. On tak, ten pionek może będzie niebezpieczny, ale on nie ma skoordynowanych figur. Jeszcze się tak zastanawiam, tu. Wybicie, on wybije tu. No nie bardzo mi się to podoba. Zawsze mam też szacha. Nie, no, nie mam szacha, tam nic nie zdobywam. Chwila, no ale tak trzeba było i tak zagrać. Pionkiem nie można za bardzo było. Bo byłaby dobra blokada. Pionek więc jest dobrze. Jeszcze się zastanawiam nad hetman D4. Dobra, zrobimy tak. Hetman D4, centralizujemy hetmana i jeszcze trzymamy na związaniu wieżę. Bo jeżeli skoczek zbije... A, momencik! Przecież on mógł zbić na C4, no ale podstawia skoczka, to mógł zbić skoczkiem, a by dostał tutaj. No dobra, chyba nie zauważył. O, wyszło jeszcze łatwiej niż myślałem. Ja tu sobie analizuję jakieś odejścia lepsze, lepsze plany, a on tutaj mi podstawia figury. No cóż, dziękuję za prezent. No tak, kompletnie wygrana pozycja. Lecimy dalej, oczywiście. Kolejny przeciwnik na 10 minut. Dwa 118. No to najwyższy ranking w tym momencie. Z Finlandii gość. W ogóle z Finlandii nie miałem chyba okazji jeszcze z nikim zagrać. No i mamy tak, mamy gambit hetmański naturalny. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie sobie wyprowadzę sobie skoczki, gonię CF4 i E3, proste rzeczy. Ok. No dobrze, to chyba teraz hetman C2, żeby trzymać pole E4 i wprowadzić wieżę na D1. To jest bardzo ważny ruch w gambicie hetmańskim w tym układzie, ale też w układzie, jak stoi tutaj goniec i B6 jest. No to teraz, jak zbije tutaj, to on odbije tym i to będzie dobry układ. Choć nie muszę odbijać, ale nie, ja zbiję, bo on nie może tak, a fajnie by było. O! Co? No, wchodzę skoczkiem, tylko teraz tak patrzę, że jest szach. No to chyba się sam zakręciłem. Znaczy, pozycja jest cały czas spoko, wszystko jest tu w porządku, tylko już myślałem o jakichś tutaj pułapkach. Oj, ten by się ruch przydał. Teraz go nie mam niestety, bo będzie strata tempa. On zdąży tutaj wyjść gońcem. A to nadal będzie dobrze. Zagramy te A3. Zagramy te A3, ograniczymy gońca. On A6. No dobra, scwanił się skubany. Musimy goniec D3 wyprowadzić gońca, uderzać tutaj. Jakieś takie opcje grożą i robimy roszadę, czyli zakończymy rozwój. Wieża C8. Wszystko jasne. I wchodzę skoczkiem. Teraz planuję po wybiciu tutaj. Albo też gońcem w zasadzie. No teraz muszę zmienić koncepcję też gry. Chyba trzeba w ten sposób zagrać z powrotem. Tak, tak zrobimy. On skoczkiem będzie mógł się przerzucić tędy. O, i tak się rozgrywa dosyć ciekawie. Jednak nie było tam jakiejś opcji, żeby go oszukać. A no skoczek tutaj raczej, tak? To jak wejdzie na C4, będzie stał dobrze. Zawsze można go próbować przepędzić. Jeszcze tak szukam takiej opcji jakiejś typu... Chyba hetmanem trzeba zejść. Choć można teraz chyba tutaj wybić. Skorzystam chyba z tej okazji. Żeby ten skoczek nie wszedł na B6. On nie może zbić skoczkiem, bo tu dostanie plombę. I teraz tutaj sobie zaatakujemy skoczka. On musi teraz się osłabić, zagrać jakimś tam pionkiem. Nie jest to oczywiście jakieś złe z jego strony, bardzo normalne zresztą. Dokładnie, ale ja teraz sobie przerzucę hetmana. Przerzucę hetmana sobie tutaj i będę starał się go jakoś atakować. Jeszcze mam w planach przerzut skoczka. Jeszcze można spróbować zagrać H4, bo już mi się włącza atak na przeciwnika.
Dobra, potraktuję go. Zaraz H4, on zagra tu. Jak tu, to on mi po prostu weźmie gońca. A konstruowanie ataku też nie będzie do końca takie łatwe. Jak tu mądrze zagrać? No pozycja jest taka symetrycznie ciekawa. Jeszcze myślę nad tym, żeby tu skoczek E2. Jak on wybije, to będę miał skoczka na D4. Do głowy mi przychodzą jeszcze takie opcje, ale to raczej nie. Zostaniemy ok, to jest w porządku pozycja do gry. No jak zagram tak, on zagra tu, to potem mi pionkiem zagra na F6. To też trzeba na to uważać. Może w ogóle G4, on tak, ja się schowam tu gońcem. On potem F5 jakieś będzie mógł kombinować. Dobra, zagramy szalone posunięcia, czemu nie? Spróbujemy zaostrzyć. Bo mogę sobie osłabić króla, dlatego że on nie jest w stanie tego króla atakować, a pionek może się przydać do ataku. On bardzo szybko gra. Ja teraz zagram F4, żeby nie było E5, a czasem ruch F5 będzie groził. I tu już może łatwiej będzie hetmanem z tyłu wspomagać pionki. O, jeszcze gra w taki sposób. No to idziemy H4, tym bardziej. Wszystkie pionki od króla poszły atakować przeciwnika. Też trzeba uważać z tym ruchem, bo czasem on kontr dostanie poprzez ruch E5, ale ja chcę nadgryźć go tutaj tym ruchem H5, a wcześniej jeszcze chyba hetman tutaj wrzucić. O, ciekawe zagranie. Tak chyba teraz może. Tak zrobimy. Jeżeli zbije, to zbijam. Otworzy się goniec. Logiczne. Ładny ruch. Ładny ruch. No i chodzi o to, że jak zbiję tym, to mój goniec będzie bezrobotny. Nie muszę też zbijać, ale raczej chyba trzeba. Zbiję gońcem. I co dalej? Tutaj? Ten atak już może być trochę mniejszy, niestety. Dlatego można zmienić koncepcję. Może tak. O, wiem co zrobię. Przejdę teraz znowu wieżą na D1, żeby mieć opcję tu. On może tak zagrać oczywiście, tutaj grozić na C4. A teraz zastanawiam się tak, chyba hetman H2. Uciekam od groźby. Jak coś, to wieża F2 zagra, tu będzie dobrze broniła skrzydła. A przez F5 chcę przejść. O, właśnie. I teraz chyba to jest dobry moment. To jest dobry moment na F5. To jest bardzo dobry moment na F5. Ciężkie figury idą po wolnych liniach. Tu się fajnie to otworzyło. On planuje tak zagrać. Bierze F2, ok. No jak tak, to po prostu tu. A, poszło bicie, super. To wybijamy. Ta wieża się jeszcze przyda tutaj od razu do ataku na linii G, o ile pionki się fajnie powymieniają. A się wymieniają jednak. I tutaj, czy taki ruch wchodzi? Nie, nie wchodzi, bo hetman broni. Po prostu trzeba wziąć tego pionka. Nie ma się co szczypać tutaj. Oczywiście nie ma jakichś konkretnych super ataków, ale otwiera się linia. Otwierają się możliwości. Nawet wieża na G7 wydaje się ciekawe. Tutaj? No to tu cię teraz potraktuję, bo groziło tutaj bicie. I teraz wieża na G5. No ta wieża fajnie podziałała. Mi się bardzo to podoba. I teraz tu chyba jest takie trzaśnięcie. Oj, to musi działać. To aż się prosi, żeby w ten sposób zagrać. Tylko że on ma zawsze F6 jak dam szacha. Prosi się i niekoniecznie chyba tak trzeba zrobić mimo wszystko. Dobra, przechodzimy sobie królem na H1, żeby wzmocnić tutaj atak wieżowy. O, teraz się zastanawiam, czy nie wziąć, bo moja wieża wchodzi z tempem, a on królem wróci. Dobra, niech będzie wieża G2. On w ogóle. No to teraz to przegiął. Czy nie? Tutaj zagra.
A może jeszcze tak mu walnąć, postraszyć z tej strony. Tylko, że nie będę miał zaczepki potem na gońca E5. Bardzo mnie teraz kusi bicie, bo już mam gońca na E5. Tu, tylko że król ucieknie tędy. Jeszcze szacha można wtrącić. To bicie musi być dobre, ale trochę nie mam odwagi, żeby to zrobić, bo pozycja jest nadal bardzo dobra i nawet mogę sobie spokojnie tak zagrać i sobie tam go atakować, męczyć. Ale myślę jeszcze raz, tu, jak tak, jak on pójdzie do rogu, to przegrywa szybko, ale może pójść tędy. Mogę wtedy tak zagrać. Dobra. Dla dobra nauki. Trzeba to zrobić. Nie ma wyjścia. I teraz pionek H6 zahaczony. On tu prawdopodobnie. Więc wtedy chyba uderzymy tędy. Tak, uderzymy tu, żeby pionek troszkę ograniczał króla. Zobaczymy, gdzie się hetman zachowa. Bo jak odejdzie tędy, to będziemy mieli takiego szacha, bo inaczej by się zasłonił. Może zagrać tu. No właśnie, to jest dobry ruch z jego strony. Ale można dalej chyba. Właśnie. Można i nie można z jednej strony. Jak zagram tu, to on wieżą. No właśnie, to jest to, że teraz trzeba pokombinować. To było trzeba kombinować wcześniej już. Jak zagraliśmy ten ruch, a 3 minuty zostały. I pójdę pionkiem. Pójdę tym pionkiem, spróbuję zrobić karierę. Wieża bardzo szybko zagrała. Za szybko, bo tak teraz mogę. Tak, wieża tu. Mogę tak zagrać. Nic mi specjalnie nie grozi. Czasem muszę uważać na takie wejścia, ale pilnuję skoczek, to jest ważne. Dokładnie. Mogę odzyskać jakość. Ja w ogóle chyba to zrobię. Chociaż goniec jest tak dobry. Jeszcze tu mam wjazd wieżą. O! Właśnie. Tylko, żebym się nie zaplątał. Już na jednych ruchach trzeba będzie grać tak. Tak i tu. Dobra, wchodzę w to w ciemno. Wchodzę w ciemno w ten układ. Odpędzam hetmana, obrońcę króla. Wchodzę hetmanem i będę tam zbijał. To jak już tak zrobię, to będzie po zawodach. Dwie i pół minuty. No hetman gdzie ma odejścia? Hetman ma odejście... A, jeszcze zasłona. Oj, zasłony nie widziałem. Ale chwila, jeszcze mogę tak zagrać. Te figury wejdą jak w masło, ale czy to coś da? On może też zbić po prostu. Ja tu, on tu. I czy ja utrzymam tutaj przewagę? Wtedy. Może i tak. No dobra, zrobimy tak. Wchodzę, straszymy. Hetman pilnuje tego pola, to też jest ważne. Hetman musi chyba iść do rogu. A jak pójdzie, to tutaj dostanie strzała. A właśnie, a tak może zagrać jeszcze. Tutaj nic nie ma. Myślę nad tym ruchem, żeby skoczka przerzucić. Muszę szybko działać. Szybko trzeba działać. Goniec i skoczek wchodzi na F4. Zbił, ok. Aha, już wiem o co chodzi. Kurczę, jak zagram tutaj, to on mi zbije. Jak ja zbiję tu, to on mi da szacha i będą problemy. Muszę tak zagrać mimo wszystko. On zbija, mogę też zbić tu. Jakość mniej, nie jest dobrze. To wyglądało bardzo dobrze. Oj, minuta została. Ja muszę tu szybko, szybko muszę zagrać. Szybko muszę zagrać. Muszę tutaj zbić. Nie mam wyjścia. To nie, to teraz chyba się wybronił. Tutaj grozi. Aj, niebezpieczeństwa z każdej strony. Muszę bronić. Aj, tutaj przegrywam. Dobra.
Ojej, no szkoda, właśnie takie partie bardzo bolą. No dam mu tę przyjemność oczywiście. No tak, tutaj to już koniec. Szkoda. Powiem wam szczerze, że ja wygrałbym tę partię, jakbym nie chciał tak ładnie próbować zakończyć tego pojedynku. Aj, szkoda, że tu też silnik mi nie działa na tym koncie. No nie działa, bo nie mam wykupionego tutaj startera. Szkoda. Szkoda, bo zaraz, no, zobaczcie, przyjrzyjmy się tej sytuacji. Tutaj białe cały czas cisnęły. A, tu pasek pokazuje, ok. Pasek chociaż będzie nam pomagał. No to już jest dużo. Tylko nie będzie pokazywał zwycięskich ruchów. No, białe przewagę, plus 1,5. To dużo jest. O, tym bardziej teraz plus 4. Czy bicie było dobre? Było. Słuchajcie, bicie było dobre. Pokazuje cały czas plus 4. Ale ten ruch był słaby. Czyli coś tutaj działało lepszego. Może będę zgadywał teraz. Bierze G1 pewnie. Też nie działa. Może taki ruch. Też nie działa. Co tu było lepszego? Tak? A, D5 teraz było dobre. Ho, ho. D5 teraz było dobre. A podejściu takim? Tak? A no tak, bo pionek nawet tutaj może maszerować. Proste. A jak tak? No i król jest osamotniony, to można by było go nieźle atakować. No właśnie, czyli w tej sytuacji już widzę, gdzie błąd. Bicie bardzo dobre było i trzeba było po prostu odciągać hetmana. No taka trochę może już nieco wyższa szkoła jazdy. Szkoda, ale tą porażkę zaliczam jako, znaczy tak w moim mniemaniu jako bardzo dobrą partię i treningowo spoko. Myślę, że w partii klasycznej już bym nie wypuścił takiej przewagi. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. 2015. Tutaj też w tym speedrunie plan jest taki, zagram Trąbowskiego. Plan jest też taki, żeby no, może niekoniecznie na siłę wygrywać wszystkie partie, tylko właśnie pokazywać możliwości pewne, tak? To też w ramach nauki, więc ciśnienia na wygrywanie tutaj ogromnego nie mam. Gram E4, żeby zagrać tak, to jest też teoretyczny ruch. D5 może nastąpić. Tutaj nic czarne nie tracą. Jak tu grać teraz? Bo teraz... chwila. Dokładnie nie pamiętam, jak tu się grało. A, gońcem się grało na D3. Wracając, to właśnie mówię, żeby wyciągać sobie tam wnioski z tego i budować swój repertuar. No, chodzi o takie właśnie praktyczne podejście. Słuchajcie, jest taki ruch, to zagram sobie ruch H4, bo po wybiciu i wybiciu ta wieża mi się fajnie otworzy i z gońcem mogę sobie super atakować punkt H7, więc zagram H4. Tutaj skoczek F3, wzmocnić trzeba centrum. Już mi się podoba pozycja. Bardzo mi się podoba. Dobra, no tutaj trzeba będzie wrócić. Chociaż już jakieś kopnięcia tutaj, coś mi się zaczyna podobać. Ale chyba wrócę na spokojnie. Wrócę na spokojnie. Te gońce i tak strzelają w obóz przeciwnika. Więc jest dobrze. Tak, podrywanie centrum, sprawa normalna. C4 chyba jeszcze. Już mi się chce gościa atakować. No i będę go atakował. Zagram za moment tak. To znaczy, jak on wybije, to ja będę musiał najpierw wybić pionkiem, bo zawsze F5 będzie się bronił, ale będę miał bicie w przelocie. No, znaczy niekoniecznie od razu chcę grać tutaj, żeby go próbować matować, ale na razie ustabilizować. Co ciekawe... A, taki ruch jest, dobra. Taki ruch jest. No, zagramy sobie tak. Na razie trzymamy tutaj wszystko. Można zawsze wybić, ale bym chciał go bardziej odstraszyć. Wybijam, on zbije tu i zagram sobie gońcem na G6. Gońcem zbił. A no to tak. Od razu odpędzamy, wszystkie groźby omijamy. Goniec pilnuje tego pola, skoczek musi odejść.
i zagramy sobie skoczkiem na A3, żeby mieć tę figurę wyprowadzoną. Zawsze można sobie tego skoczka fajnie przerzucić. Poza tym w tej sytuacji już się pojawił słaby pionek na E6, to jest bardzo dobra informacja. O, i goniec C2 sobie znalazł fajne schronienie. Tak kiedyś Gary Kasparow takie motywy miał w swoich partiach w obronie sycylijskiej, w obronie sycylijskiej, ale białymi. Taki ruch będzie kombinowany. Dobra, dobre podejście, ale chyba C4. Czy inaczej, może długo zrobić? Zrobię długo, bo już będę tutaj sobie zerkał. E4 może być zagrane, to wtedy tu chyba będę mógł zbić nawet. Chociaż nie chcę tego gońca nie chcę oddać. On jeszcze musi wpaść na pomysł, żeby tu zagrać. A czy teraz on mi czegoś nie podstawił, jak wezmę tutaj? On weźmie, to ja tu. Tylko właśnie goniec się rozegra, w tym jest problem. W tej układance. Tego za bardzo tak nie chcę zrobić, żeby to tak wyglądało. Szalony ruch mi przychodzi do głowy, B4. Żeby skoczek nie pilnował tego pola, potem sobie tak zagramy. Szalony ruch, osłabiający króla, bardzo, ale konkretny. Więc może zadziała. Taki ruch teraz, ja na jego miejscu bym zagrał. Zbicie i tam. I co to będzie w ogóle? To będzie niezły hardcore. Taktyczny. On na taki ruch musi wpaść. A wpadł i to bardzo szybko. Bardzo szybko i bardzo dobrze. Ale jeszcze jest takie posunięcie. Tak zrobimy. Gońce tutaj też dobrze pilnują tak naprawdę. Już koncepcja ataku się trochę rozmyła, ale skoczek wchodzi. Jak skoczek odejdzie, to po prostu wezmę pionka za friko. Dobra, zbijam. Tu się pilnuje. Skoczek zagra tu, może tak i... Tu? No muszę zbić. Mogę wziąć też pionka po prostu. Jeszcze się zastanowię, bo po tym biciu może po prostu wymienić i zagrać F3, a tego pionka spróbuję wziąć. Ale się porobiło ciekawie. Dobra, wymieniam te hetmany. On skoczkiem musi oczywiście wybić. I F3. Tak, żeby wieża nie miała opcji. Oczywiście, on może obronić tego pionka, może go też bronić, znaczy może go cały czas bronić, ale ja będę chciał go mocno zaatakować. Gram tak, on może oczywiście, pozwolę mu tu wejść, ten skoczek zawsze będzie mógł wypędzić, zagnę sobie wieżą na E1, pogonię C4. Dobra, tu jest atak, tutaj coś wchodzi, ale nie działa, dobra, goniec. Skoczek też podziałał dobrze, że tu obronił, nawet jak nie przepędzi, to tam... Chyba, że goniec zagra. O, goniec właśnie, to jest dobry ruch. Ale dobra, i tak gram tutaj. Atakując. Skoczek E3, wieża na D2. Żeby bronić. On idzie na takie uproszczenia. Zastanawiam się, czy... Czy nie zagrać A4. A4, bicie i tu. Tak zrobimy. Żeby tego pionka wziąć, za tego oddać. I trzymać pionka D4. Obiektywnie pewnie jest mniej więcej równa. Wydaje mi się, że teraz czarny też nie mają jakichś większych problemów. Coś można pewnie by było pograć lepiej. Pozbywamy się piona. Wieża D2, skoczek może wejść, to od razu jest obrona i jakoś tak będzie mógł próbować wymienić. Trzeba poszukać aktywności. Wieża D6? Nie wiem po co. Więc wieża E1, nie wpuszczam skoczka i zaraz będę go wypędzał. Aj, pionka podstawiłem tutaj. Co nie mówiliście? Co nie podpowiadaliście, widzowie drodzy? No wiem, przecież wiem, że to nie na żywo. Dobra, lecimy. Tutaj trzeba jakoś praktycznie do tego podejść. Wieża E4. Skoczek wróci. Może tak, skoczek wróci. F4, może tymi pionkami próbować coś go tutaj zajechać. Chyba trzeba będzie próbować. Taki ruch. A dobra, tu skoczek dobrze, że zawsze broni. Tu się przerzuca, widzę. Ok. Dobrze gra. Król. Jak zagra skoczkiem, to chętnie tego gońca oddam.
piątkę podstawiłem po prostu. On jeszcze dobrze manewruje. Bardzo dobrze manewruje przeciwnik. To niełatwe. No dobra, muszę trochę pograć z takich ruchów słabszych chyba. Zagram tak z prostym planem. On może to przyblokować. I wieżą, i skoczkiem. I ruchem G5. No to robią się teraz chłopaki i dziewczyny, chciałem powiedzieć, problemy. On mnie zaczął już strategicznie ustawiać. Tutaj grozi ruch. Dobra, zachowajmy gońca. Przytrzymamy tu. No jesteśmy w defensywie. I to bardzo poważnej. Tu leci pionek. Ale z drugiej strony, jak tego pionka oddam, to mój goniec się może trochę ożywi. Szukam na siłę troszeczkę argumentów przemawiających za tym. Gram gońcem i od razu może tędy zagram. Spróbuję tam się dobrać do niego. Skoczek tutaj. Tak, tak, tak. I tu będę groził. Jakieś są też opcje. Niech będzie tak, żeby goniec miał trochę swobody. A królem tutaj będę pilnował. Dwa pionki mniej. Różnobarwne, dwa pionki mniej. No gramy tak. Tu grozi. Proste łapki. Proste łapki, w które przeciwnik nie chce wpaść. No gram prosto na słabość H6, potem tak spróbuję. Skoczek na szczęście jest w miarę silny. Dopóki on mi stąd go nie będzie chciał przegonić. Ale gościu dobrze gra. Bardzo dobrze. Muszę w ogóle znowu oddać kolejnego pionka. Muszę tak zagrać, on zbije. Ja tu? Jego, to już koniec partii jest. Się porozgrywał tymi figurami nieźle. Dobra, niech będzie tak. Co ja mogę zrobić więcej w tej sytuacji? Trochę rezygnacja słychać pewnie w moim głosie. Tak też się czuję. No nie zawsze te speedruny wychodzą. Tamta partia była świetna i to tak czasem można się... Znaczy ja się nie załamuję, tylko można się podłamać z praktycznego punktu widzenia. Nieco. No dobra, tak, może dać szacha, to tu. A tu jest bicie. A, mat. Ojej, nawet mata nie widziałem. Spoko. Ładnie pograł. Znaczy ładnie pograł później, bo znowu w debiucie było dobrze. Wiecie co, może nawet w tej sytuacji, jak tak może inaczej. W tej sytuacji może warto było najpierw zagrać ruch C3, żeby ten skoczek nie mógł sobie tam poszaleć i po takim ruchu można byłoby pewnie wtedy zagrać skoczkiem. A to nie ma znaczenia, bo teraz tak, tak. I tu. Albo, no, ciężka sprawa, trzeba by pomyśleć. Tak, tak. A tu na pewno jest dobra pozycja. Białymi. Wydaje mi się, że jest dobra. Może nawet oddać tego gońca. No ale wydaje mi się, że gońca trzeba było zachować. I ten ruch był bardzo dobry z jego strony. To może warto było skoczka przerzucić i tutaj go wstawić. Chociaż tutaj zawsze skoczek. No skoczki mu się tak uaktywniły fajnie. B4 może było za odważne jednak mimo wszystko. Teraz tak się zastanawiam. A to tak zawsze jest podczas gry, a potem podczas analizy. No piękne porażki dzisiaj mamy. Tak to trzeba nazwać. Piękne porażki. Może wprowadzić wieżę tutaj i pograć. Ciężko stwierdzić. No nie chcę tutaj zrobić się analizy z silnikiem, ale jestem przekonany, że do tego momentu tu wszystko jest ok. No, to wszystko jest normalne. Tutaj można spokojnie sobie w tej sytuacji grać. No Herman tu wszedł. No może jednak przed skoczkiem F3 spróbować, albo nawet spróbować C4 odpędzić tego skoczka, go wpuścić tu. Nawet cofnąć gońca, potem A3, te skoczki by były skrępowane. Tutaj już mam chyba odpowiedź na to pytanie. Czyli zagrać C4, czyli zaatakować figurę w centrum po prostu. Chociaż też nie.
Bo jak zagram tu, on tu, ja tu, to on mi trzaśnie tu i potem są widełki. Można też odejść gońcem tu. Dobra. Dobra, mam odpowiedź. Trudno. No dobra, dzięki za dzisiaj. No cóż, mam nadzieję, że partie były pouczające, mimo że z porażką. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć.